To dla mnie wielki zaszczyt móc przemawiać na początku tej niezwykle ważnej konferencji dla naszej konstytucji, dla demokratycznego państwa prawa i dla tych wszystkich wartości, o które powinniśmy każdego dnia walczyć. Jest to tym trudniejsze, że dyskutujemy w dniu, który nastąpił po jednym z najważniejszych dni dla naszej demokracji wczoraj i oczywiście moje myśli i wczoraj i dzisiaj, i myślę, że wielu z państwa są w Gdańsku. I wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy o Gdańsku bardzo intensywnie dzisiaj, niezależnie od tematu konferencji, myśleć. Szanowni Państwo, chciałbym rozpocząć od tego, że dyskusja na temat, jak przywrócić państwo prawa, wymaga przede wszystkim refleksji nad tym, w jakim jesteśmy miejscu, gdzie się obecnie znajdujemy. To jest strażnikiem praworządności, ale także gdzie są te główne zagrożenia. Według mnie sytuacja państwa prawa jest niezwykle poważna ze względu na, po pierwsze, brak niezależności Trybunału Konstytucyjnego, po drugie, obniżenie gwarancji instytucjonalnych niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, co jest związane ze statusem Krajowej Rady Sądownictwa, wpływem politycznym na obsadę prezesów sądów, powstaniem nowych izb w Sądzie Najwyższym, ale także stworzeniem poprzez różne działania sytuacji mrożącego skutku, czyli bieżącego, można powiedzieć, oddziaływania na to, w jaki sposób sędziowie powinni orzekać, w jakiej atmosferze powinni pracować. Wreszcie po trzecie, to jest kwestia podporządkowania politycznego prokuratury wraz z powierzeniem prokuratorowi generalnemu szeregu możliwości wpływania na indywidualne decyzje w poszczególnych postępowaniach i w tym niewykonywanie funkcji strażnika praworządności w odniesieniu do niektórych spraw uwarunkowanych politycznie. Wreszcie to jest także po czwarte podporządkowanie polityczne służb specjalnych, policji oraz służby cywilnej. Natomiast wydaje mi się, że jak dyskutujemy o zagrożeniach dla państwa prawa, to musimy zwracać uwagę na to, że to nie są tylko i wyłącznie te zagrożenia instytucjonalne, ale to są także zagrożenia związane z jakością demokracji. Czyli w tym kontekście bardzo istotna jest marginalizacja roli parlamentu, to niewykonywanie naturalnych funkcji przez parlament w kontekście stanowienia prawa, ale także kontroli nad rządem, jak również ograniczenie przestrzeni debaty publicznej, co związane jest z głęboką polaryzacją mediów, z wykonywaniem funkcji politycznej przez media publiczne, jak również ograniczeniem przestrzeni działalności dla organizacji pozarządowych. I oczywiście zagrożenie dla rządów prawa to także zagrożenie dla praw jednostki. Dlatego te kwestie są przedmiotem tak szczegółowego zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich, bo obecnie realnym strażnikiem naszej Konstytucji stają się sądy międzynarodowe, w szczególności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jako ten najważniejszy sąd dla Unii Europejskiej, który staje się wręcz w niektórych postępowaniach takim quasi sądem konstytucyjnym. Jest wielka nadzieja, że Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie w coraz większym stopniu tym strażnikiem naszych wartości konstytucyjnych. Jak do tej pory jest nim, ale chyba w niewielkiej ilości spraw. Wreszcie sądy powszechne i sądy administracyjne w tych sytuacjach oraz oczywiście Sąd Najwyższy, kiedy są w stanie zdobyć się na własną niezależność i wreszcie społeczeństwo obywatelskie oraz niezależne media. I to jest moim zdaniem diagnoza sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że jak dyskutujemy o państwie prawa, to ta diagnoza byłaby niepełna, gdybyśmy nie zastanowili się, jaka sytuacja była przed 2015 roku. Bo to nie jest tak, że my chcemy powrotu do jakiegoś idealnego stanu. Do idealnego stanu, gdzie wszystko było jak trzeba, jeżeli chodzi o przestrzeganie standardów konstytucyjnych. Chciałbym wymienić kilka tych przejawów, które wielu osobom w Polsce doskwierały, które były przedmiotem refleksji, chociażby ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, czy tym ze strony tych wszystkich, którzy troszczyli się o demokratyczne państwo prawa. Mieliśmy wielkie problemy i wciąż mamy z przewlekłością postępowań sądowych oraz ogólnie z jakością działania sądów. Z tym, że nie zawsze działały mechanizmy odszkodowawcze w sytuacji działań niezgodnych z prawem organów państwa. Problemy z jakością i efektywnością działania prokuratury. Z brakiem
nadzoru demokratycznego nad służbami specjalnymi, co przecież przez całe 25-lecie nie zostało, transformacji nie zostało rozwiązane. Wreszcie nawet sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym była daleka od ideału, chociażby to, że Trybunał miał dość zachowawcze działania w niektórych sprawach, szczególnie tych ideologicznie wrażliwych. I wreszcie zwróciłbym uwagę, szczególnie w kontekście działalności organizacji pozarządowych, na nie zawsze gwarantowanie zasady jawności i przejrzystości życia publicznego. Dlatego moim zdaniem główne pytanie to nie tylko pytanie o to, jak przywrócić państwo prawa, ale jak sprawić, aby to przywrócone państwo prawa faktycznie realizowało gwarancje konstytucyjne. Jest to zatem pytanie nie tylko o to, jak, ale także dla kogo i po co. Czy prawa człowieka będą w pełni realizowane? Czy prawa pracownicze będą chronione? Czy wymiar sprawiedliwości będzie im służył? Jak spowodować, aby to odnowione państwo prawa realizowało w pełni wartości konstytucyjne wyrażone w naszej konstytucji z kwietnia 1997 roku? I przykładem może być chociażby dyskusja na temat roli sądów w kontekście relacji z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądy stały się aktywnymi uczestnikami postępowań w obronie własnej niezależności i jest cała seria pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale czy na przykład sądy w ciągu najbliższych miesięcy, lat będą miały taką samą siłę, aby chronić prawa konsumentów, ochronę środowiska, prawo do obrony w sprawach karnych, czy różne inne kwestie, które wchodzą w zakres prawa europejskiego, a gdzie do tej pory trudno było szukać jakiejś specjalnej aktywności, jeżeli chodzi o występowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powstaje pytanie, co zrobić? W jaki sposób to państwo prawa przywracać, czy w jaki sposób doprowadzić do tej sytuacji? Naprawa państwa prawa to wielkie wyzwanie strategiczne, intelektualne i polityczne. Jest to wielkie zadanie, bo wymaga podjęcia strategicznych decyzji dotyczących odpowiedzialności wobec tych, którzy łamią standardy państwa prawa. Jest to wielkie zadanie, bo wymaga przygotowania projektów ustaw, a być może nawet także technicznych zmian konstytucji. Jest to zadanie, bo wymaga także weryfikacji kadr w kontekście tym, czy w jaki sposób w tym przyszłym państwie prawa mają uczestniczyć osoby, które sprzeniewierzyły się tym wartościom, ale także jest to wielkie zadanie, bo wymaga refleksji, jak na nowo mają poszczególne instytucje funkcjonować. Czyli wracam do tego, jak nie tylko przywrócić stan sprzed 2015 roku, ale jak przy okazji, albo jak wypełniając i troszcząc się o kondycję państwa demokratycznego, te instytucje naprawić. Przy tym, biorąc pod uwagę to wielkie zadanie, warto pamiętać o tym, że są różne zmienne, różne czynniki, których teraz nawet nie znamy, których nie możemy określić i nie możemy z góry zagwarantować czy zapisać, jak ten proces ma wyglądać, ale już teraz trzeba te zmienne identyfikować i szukać rozwiązań wariantowych. Bardzo się cieszę, że dyskusja jest podejmowana, że ta dyskusja na temat przywrócenia państwa prawa jest prowadzona, bo nawet kiedy perspektywa pod względem politycznym nie jest jasna, taka dyskusja musi być prowadzona. I w tym kontekście dobrym przykładem jest działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność, które na początku lat 80. przygotowało kilkadziesiąt projektów ustaw. To było centrum, w które zaangażowane było cała, można powiedzieć, elita prawnicza, ponad 100 prawników pracowało nad poszczególnymi rozwiązaniami. I warto zacytować profesora Stanisława Grodzickiego, wybitnego historyka państwa i prawa, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stwierdził, cytuję, był pod wrażeniem skali i wielkości prac prawniczych podjętych dla naprawy Rzeczypospolitej, największego społecznego wysiłku prawników od czasu Konstytucji 3 maja. I teraz jak wspominamy te czasy, jak czytamy, można powiedzieć, te wspomnienia historyczne, jak widzimy te tomy aktów prawnych przygotowanych w tamtym czasie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przecież wtedy wizja możliwości wprowadzenia tych zmian wcale nie była jasna. Wcale nie było perspektywy tego, że już za chwilę, już za kilka miesięcy, kilka lat te zmiany będą wprowadzone, a jednak była niezwykła motywacja do tego, żeby już przygotowywać te projekty zmian. Dlatego teraz, w styczniu 2019 roku, należy sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, kto jest kompetentny do przygotowania zmian? Po drugie, kto jest odpowiedzialny za ich wprowadzenie? Odnośnie kwestii kompetencji, nie mam wątpliwości, że polskie środowisko prawnicze jest w stanie sobie poradzić z tym wyzwaniem na poziomie intelektualnym. To kwestia czasu, determinacji
oraz należytej organizacji pracy i rozpisania jej na kolejne tygodnie, kolejne miesiące. Ale chciałbym ostrzec jedynie przed sprowadzaniem tej dyskusji do zagadnień legislacyjnych, bo w tym przypadku akurat to, o czym mówimy, law in action, ma szczególne znaczenie, bo walczymy z pewnymi patologiami, które powstały przez ostatnie lata i musimy zastanawiać się nie tylko nad treścią przepisów, ale także nad tym, jak te przepisy powinny funkcjonować. Musimy zastanawiać się nie tylko nad zmianami konkretnych aktów prawnych, ale także nad tym, czy to będzie w ogóle realne, aby te zmiany zostały wprowadzone oraz także w jaki sposób wpływać na morale urzędników państwowych, prokuratorów, sędziów i innych osób odpowiedzialnych za kształt państwa prawa, aby oni byli w stanie ten ogrom zmian unieść. I jeżeli czasami widzę takie chociażby decyzje jak to, że kilkunastu sędziów przyjmuje i akceptuje to, że można przejść na wcześniejszy wiek emerytalny 65 lat i w związku z tym zaakceptować zwiększoną emeryturę, to zastanawiam się nad tym, czy faktycznie ta dyskusja to nie jest tylko i wyłącznie dyskusja o kwestiach technicznych, ustawowych, ale na ile to jest także dyskusja o kwestii charakteru. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności za wprowadzenie tych zmian, to nie jestem przekonany, czy odpowiednie podmioty, te, które mogą być w przyszłości odpowiedzialne za wprowadzenie tych zmian, spełniają swoją rolę, szczególnie w obliczu istniejących i już zidentyfikowanych zagrożeń. Bo to te podmioty odpowiedzialne będą podejmowały decyzje i powinny być świadome odpowiedzialności, wielkiej odpowiedzialności, która na nich ciąży.